Witajcie drodzy kochani. Ja bym chciał dzisiaj jeszcze zrobić taki film mówiący o cywilizacjach, które żyły przed Inkami, przed Majami w Ameryce Południowej i Centralnej. Ponieważ niektóre piramidy zostały po prostu zrobione przed okresem właśnie inkaskim, przez cywilizację, która miała białą cerę, niebieskie oczy. Byli to giganci zamieszkujący Amerykę Południową. Była to rasa bardzo dobrze rozwinięta, mieli własną kulturę, mieli własne miasta. Byli otoczeni murem, wysokim murem. Mieli własne poletka uprawne wewnątrz własnego państwa. Mieli odpowiedni system nawadniania tych poletek, uprawiali kukurydzę, uprawiali również inne rośliny. Do dzisiaj znajdują się w Ameryce Południowej, w Ekwadorze. Chciałbym specjalnie skoncentrować się na rejonie Ekwadoru. Wielkie piramidy, które do dziś tam stoją. Niektóre z tych piramid mają po 10 tysięcy lat. Jeszcze przed potopem te piramidy tam po prostu istniały. Zostały zbudowane, tam były miasta olbrzymie. I te konstrukcje w dżungli są po prostu do dzisiaj widoczne. Był robiony odpowiedni program, odpowiedni naukowcy tam byli, żeby to po prostu wszystko zbadać. Ja uważam od siebie, że tam jeszcze są komory w tych piramidach, które w ogóle nie są odkryte, jeszcze są po prostu zakonserwowane. Trzeba po prostu zrobić georadarem odpowiednie analizę takiej piramidy, żeby po prostu odkryć to, co naprawdę znajduje się w środku. A wiem, że komory na pewno znajdują się w jednej z tych piramid, którą widziałem. Także drodzy kochani, jest tam odpowiedni system również nawadniania, odpowiedni system energetyczny do leczenia, do ładowania się energią właśnie w tych piramidach, tak żeby ludzie byli zdrowi, tak żeby byli ludzie silni. Te miasta były robione też pod względem feng shui w taki sposób, że po prostu były zdrowe, były pełne energii. Wykorzystywano energię kryształów, które promieniowały pozytywnie właśnie w tym mieście. I dlatego ludzie po prostu mieszkali w tych miastach bardzo zdrowo, odżywiali się bardzo zdrowo, nie mieli żadnych problemów, praktycznie nie chorowali. Do dzisiaj te konstrukcje można również zobaczyć na Machu Picchu, ponieważ Machu Picchu również jest konstrukcją, która jest zbudowana na ruinach poprzedniej twierdzy, która była wcześniej. Jest to już potwierdzone naukowo, że niektóre bloki są obciosane w sposób doskonały, w sposób perfekcyjny. I po prostu następne generacje cywilizacji, które tam budowały swoje domy, już nie były w takiej perfekcji jak te poprzednie. Ponieważ, drodzy kochani, wcześniej na Machu Picchu również były cywilizacje, które tam budowały swoje konstrukcje, swoje domy, swoje pałace. I to miejsce było badane przez mojego ojca, inżyniera Bernarda Duńskiego, który po prostu stwierdził, że pewne miejsca domostw były pozytywne do przebywania, gdzie ludzie mogli po prostu funkcjonować i przebywać, a inne miejsca od tych domów po prostu były przeznaczone na fermentację chleba. Te miejsca były o energii negatywnej, minusowej tak zwanej. I te ludy, te cywilizacje znały już system pozytywnych i negatywnych energii. W jednym części domu po prostu fermentował chleb, a w drugiej części po prostu ludzie mogli przebywać i robić jakieś czynności codzienne, prawda? I mogli się mieć dobre samopoczucie, a w pewnych innych miejscach po prostu promieniowanie było negatywne, tam gdzie miało się coś fermentować, gdzie miała zaś fermentacja chleba czy coś takiego. Także musicie, drodzy kochani, wiedzieć, że ta cywilizacja nie jest pierwszą cywilizacją, która jest techniczną. Były wcześniej również techniczne cywilizacje, które posiadały własne samoloty, własne pojazdy. Może nie takie, jak dzisiaj mamy, ale coś podobnego w tym stylu, co dzisiaj widzimy. Samoloty latające, wimany i tak dalej. I ta cywilizacja po prostu została zniszczona przez potop, który wystąpił 10 tysięcy lat temu. Ten potop również zniszczył cywilizację gigantów. Do dzisiaj w pewnych miejscach jeszcze giganci są uśpieni w kapsułach, jak na biegunie południowym. Ale po prostu tak generalnie cywilizacja gigantów została wyniszczona przez ten potop, który właśnie był jakieś 10-12 tysięcy lat temu właśnie na Ziemi.
To by było, drodzy kochani, na tyle. Ja serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy i zachęcam do zakupu od promiennika mineralnego, który jest bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. I do szybkiego, do widzenia.